witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Nafcia w pięknym makijażu. Cześć, tak, no nie spodziewałam się, że będę miała aż taki duży makijaż, ale widać, że oddałam całe swoje serce w oktagonie. Jeszcze troszeczkę musisz przetrzeć, no, bo cały czas mi leci, no. Makijaż, tak, nie jest wodoodporny oczywiście. Nafcia, przegrałaś, ale serducho w oktagonie zostawiłaś. No, przegrałam, ale w ładnym stylu. Tak mi ludzie mówią. Staram się im wierzyć, bo dużo mam takich zachowań, w których bardzo mocno podważam to, że ktoś mnie chwali, ale myślę, że dla widzów jestem wygrana. Z tymi, którymi rozmawiałam, Liza też mówiła, że nie jestem w ogóle dla niej żadnym wyzwaniem, a nie wyglądało tak. Znaczy chyba te początkowe momenty wyglądały trochę niepewnie w swoim wykonaniu, ale jak się rozkręciłaś z każdym celnym uderzeniem, już wyglądało to coraz lepiej. Tak, ogólnie bardzo dużo uciekała przede mną i ciężko mi było bardzo ją złapać. Wydaje mi się, że to jest kwestia też tego obycia po prostu w oktagonie. No i co, no muszę po prostu obejrzeć moją walkę. Nie mogę za bardzo się uśmiechać teraz. Ciężko mi się mówi, ale jestem ogólnie zadowolona z siebie. Staram się przyjmować te komplementy, które ludzie mi dają. Wiadomo, że chciałabym więcej, ale wydaje mi się też, że no jest okej. No właśnie ubiegłaś moje pytanie, czy jesteś zadowolona ze swojej postawy. Zadowolona to jedno, ale czy jesteś szczęśliwa po tym wszystkim, co się wydarzyło? Wiesz, że wyszłaś do oktagonu, że jednak zdecydowałaś się, że... No jeszcze mi te łzy napływają. Ogólnie szczęśliwa, tak. No to jedno, co macie wspólnego z Lizą dzisiaj, to na pewno to, że jedna i druga uroniła łzę podczas wywiadu. Tak, tylko że ja ze wzruszenia, ona po prostu dlatego, że jej przykro, tak mi się wydaje. Dobra, a jeśli chodzi jeszcze o Lizę, to topór wojenny między wami nie został niestety zakopany, no bo często jednak walki w Epic Fightach działają w ten sposób, że ktoś da sobie, kolokwialnie mówiąc, po gębie i potem ten topór jest zakopany. Nie żyłem w jakichś mega relacjach, ale jest już troszeczkę lepiej, ale tutaj nie ma tego. Wiesz co, ja w ogóle, jak byliśmy tam na tej próbie, powiedziała mi, że widziałam, że ona mówiła na wywiadach, że nie poda mi ręki, że mam wypierdalać. A dla mnie to było takie bardzo dziwne, bo ja nie miałam do niej takich zamiarów, że ja powiedziałam, że ogólnie jak mnie przeprosi za tą białą pizdę, no to że spoko będzie. A ona bardzo tak agresywnie do mnie podchodziła, więc jeżeli nie chce, to ja się nie będę prosić. Skoro ją spierdalać, to ona niech też spierdala. A jak oceniasz ten hejt, który na nią spadł? No bo spadł ogromny. No uważam, że zasłużyła za te wszystkie swoje gadanie, za jego topa i za to, że no ludzie po prostu zobaczyli, jaką jest perfidną laską. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony, nie mi to oceniać. Ja się bardzo cieszyłam, że moi widzowie pokazywali mi bardzo dużo wsparcia, a na jej hejt nie patrzyłam za dużo. Teraz też jeszcze nie miałam ogólnie opcji na to, żeby sprawdzać telefon, bo tam poszłam do rodziców, poszłam do mojego... Długo właśnie przyszłaś na koniec gali. Tak, tak, bo ogólnie no bardzo chciałam podziękować wszystkim ludziom, którzy byli tutaj udało ze mną. Wszystkim. Tak, udało się. Moi rodzice są bardzo ze mnie dumni, no i jest super. No i mój brat, i mój psycholog, i mój trener, wszyscy są dumni. Powiedz mi jeszcze, bo zapytałem, coś się spadło, a lód, dobra, to nieważne, bo zapytałem Lizę o ten hejt, który na nią gdzieś tam spada i żeby wskazała osobę z influencerów, twórców i tak dalej, która gdzieś tam bardziej tę szpilkę w nią wbija, czy w ogóle zapamiętała taką osobę i ona wskazała na Nitra, że on gdzieś tam mocniej jakieś tam szpilki w nią wbijał i ona nie do końca rozumie jego komentarze. Czy ty wiesz, o co tam chodzi? Nie wiem. Nie miałam czasu, żeby zobaczyć tego Twittera, ale w ogóle... Nawet nie chodzi dzisiaj, chodzi ogólnie o tym. Ogólnie to zaraz się wypowiem, ale widziałam dzisiaj, że w ogóle ona, wiesz, po wygranej walce cały czas scrollowała Twittera i nawet mam takie zdjęcie po prostu, w którym ona od jakiejś tam osoby postronnej, siedzi, które widziałam, że siedzi i tylko te tweety patrzy o mnie, nie? No i też o sobie, ale no akurat na tamtym zdjęciu było pokazane, jak ja byłam. I ogólnie, wiesz, może jakby była bardziej normalną osobą, tym powiedziała, że jej współczuję, ale nie współczuję jej przez to, że ona jest po prostu taka, wiesz, zawzięta, taka
no taka po prostu kurwa no dziwna, nie wiem jak to powiedzieć. Wiesz, z dziewczynami z GOTS normalnie sobie pogratulowałyśmy, powiedziałyśmy, że super, one w ogóle też bardzo mocno mnie wsparły, powiedziały, że bardzo fajna walka i że dobrze się pokazałam, że super. No a co do Nitro, to wydaje mi się, że były takie sytuacje, w których Nitro też potrafił bardzo mocno pochwalić Lizę i on mi mówił, żebym ja w ogóle walki z Lizą nie brała. I też to powiedział publicznie na Twitterze, więc były sytuacje, w których Nitro faktycznie potrafił powiedzieć na jej korzyść coś. A jeżeli dzisiaj uważa, że na przykład na moją korzyść powinien powiedzieć, no to jego sprawa. Fakt. Powiedz mi jeszcze, Nawcia, jak ty dalej widzisz swoją karierę fightera w Federacji Fame? No ja myślę, że pokazałam serce i pokazałam to, że faktycznie jestem w stanie fajnie zawalczyć. Tak jak mówię, zabrakło trochę moim zdaniem doświadczenia w oktagonie, bo bardzo ciężko w ogóle było mi ją zajść. Miałam taki problem, że ja ją starałam się gonić, a powinnam zrobić trochę inne ruchy, w których bym bardziej ją zamknęła. No i jestem tego świadoma ogólnie, ale potrzeba tego obycia. Bo to doświadczenie, no Liza, trzecią walkę, tak, dobrze mówię, trzecia walka trzecia z tobą. Walka. Ty debiutujesz, no jednak te trzy walki w oktagonie dla osób, które nigdy wcześniej się nie biły, no jest to ogromna różnica, bo jak masz, nie wiem, 20 walk stoczonych, ktoś ma 23, no to nie jest wielka różnica, ale jak masz 0, a 3, tak, a tak. 2, to jest już dużo. No. Ogólnie ja jestem z siebie dumna i tak jak ona mówiła, że wie, że mnie rozjebie, że nie jestem w ogóle dla niej żadnym wyzwaniem, no to dzisiaj trochę spierdalała, więc tak się zastanawiam, że chyba jednak była. Mam takie porównanie, że ona przegrała swoją pierwszą walkę, dobrze się zaprezentowała i tak samo, przegrałaś, ale dobrze się zaprezentowałaś. To jest chyba taki dobry zwiastun na przyszłość, co? No mam nadzieję, jestem bardzo dobrej myśli i w ogóle podoba mi się to. Bardzo lubię tutaj być i chyba to po mnie widać. Widzę, że jesteś mega entuzjastką. No dzisiaj nie, bo jest mi ciężko. Rozcięć i tak dalej. No ogólnie dzisiaj nie, bo no w sensie entuzjastką rozcięć akurat nie jestem, bo to też na ustach, więc mam nadzieję, że muszę pójść po prostu do dobrego chirurga, żeby mi to sprawdził. Panowie tutaj mnie zszyliby i bardzo delikatnie, więc się cieszę. A to masz szytę, tak? Tak, mam zszytą wargę, no bo miałam tutaj na łuku kupidyna i tutaj z boku rozcięta. No ale wiesz co, tak jak mówiłam, że się nie boję w ogóle takich rzeczy jak na przykład właśnie jakieś rozcięcia, czy złamany nos, czy coś takiego. Fajnie, że mi nie złamała nosa, bo uważam, że nos mam okej. No to byłoby gorzej. Tak, ale ogólnie jak będę miała tam jakąś draskę, to wiesz, kogo to obchodzi, kurwa? Kogo to obchodzi? Kobiety robią make-up, więc tak, nie będzie widać. No, a po pierwsze nie będzie widać, a po drugie kogo to obchodzi. Wiesz, ja mam ze sobą bardzo fajną walkę, oczywiście wolałabym, żeby była wygrana, ale też z drugiej strony zawsze w sporcie jest wygrany i przegrany i staram się w ten sposób do tego podchodzić, a jeżeli ludzie mówią, że było dobrze, no to staram się im. To jest najważniejsze, bo to robimy dla widzów, czyli tak. Robicie dla widzów. No, dokładnie. Opowiedz mi jeszcze, bo to jest klasyczne pytanie po walce. Od następnego przeciwnika i tak dalej, ale masz już z tyłu głowy gdzieś tam, czy rozmawialiście z federacją, no bo tych dziewczyn wiadomo, że jest mniej i te grono jest troszeczkę bardziej wąskie. Nie wiem, dzisiaj przegrała, tak? Kozińska, tak? Dobrze mówię? Iga, no. No, może z nią? Myślałam? Tak, no ogólnie ja myślałam nad dziewczynami z GOT, myślałam nad właśnie Igą, może jeżeli ona by chciała, to spoko. To się fajnie łączy, nie? Debiut, porażka, więc to naturalnie, żeby taka walka była zrobiona, nie wrzucać kogoś, kto ma już dwie walki za sobą. Tak, tak. Poza tym też myślałam na Namichan. Dzisiaj z nią rozmawiałam. Bardzo mnie pochwaliła. Tak samo, taka sama sytuacja, powiedziała, nie? Że super mi poszło. Też taka sama sytuacja. Fajnie ogólnie. A dla ciebie bez różnicy, czy biłabyś się z zawodniczką, z którą masz konflikt, czy jest to jakaś różnica dla ciebie? Na pewno mocniej dzisiaj biłam i czułam, że jej też wchodziły te ciosy, wiesz, może po niej nie widać, że jest jakoś mocno obita, ale ona mnie ustrzeliła w ostatniej rundzie, mi się wydaje, z tym prostym, który mi rozwalił usta, a tak to było wszystko w porządku, nie? Nie czułam, żeby mnie coś bolało, nie czułam, żeby mi się coś działo. Miałam taki strach, że właśnie
bo mam dzisiaj katar, jestem chora ogólnie. Miałam taki strach, że może jak dostałam gdzieś tam w nos, to mnie gdzieś złamała czy coś takiego, ale mówili mi, że mam się nie przejmować, że jest wszystko w porządku. A chyba było w ogóle widać w tej, jak już skończyliśmy, że splunęłam krwią, więc... Nie widziałem. Ciężko było, no, ogólnie. Powiedz mi jeszcze, odchodząc od twoich tematów, Tuszol dzisiaj zaprezentowany, walka z Kubą Koseckim, jak oceniasz? No oczywiście Team Bungee, tak jak zawsze. Dzisiaj byłam też na właśnie sektorze Bungee, więc no ja jestem zawsze za nimi, oni są za mną. Bandura dzisiaj dał mi buziaka w czółko i powiedział, że było super, więc no takich, takich przyjaciół to można mieć. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że ich mam i bardzo mnie też wspierali. Super, to czekamy na twój powrót. Chcesz szybko wrócić do klatki, czy tak dajesz sobie jakiś taki czas na reset i na podstrzypowanie? Nie no, jak coś to nawet jutro mogę się... Już tak ciągnie, chcesz szybić? Tak. Ty fighter, co? Myślę, że tak. Jeżeli widzowie będą chcieli mnie zobaczyć, to ja bardzo chętnie. Super, to ciekawe. Dzięki wielkie. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.